Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, gdzie niniejszy materiał zabarwiony jest tak, no powiedzmy ściśle hardware'owo, sprzętowo. Widzicie bowiem na moim stanowisku dowodzenia nowy, chociaż używany, bardzo kompaktowy nabytek, co poniekąd wynika również z Waszych pytań związanych z treścią, jaką prezentuję na moim kanale. A jeszcze konkretniej chodzi, proszę Państwa, o program FreeCAD. Spotkałem się kilkukrotnie z pytaniami z Waszej strony, jaki komputer jest potrzebny do tego, to znaczy jakie musi mieć parametry, takie powiedzmy w miarę przyzwoite, by w ramach hobbystycznych projektów, takich prostych zadań, można swobodnie pracować na nim, no właśnie chociażby w programie FreeCAD. Jak wiecie, kanał prowadzę przy użyciu stacjonarnego komputera klasy PC, który ze względu na potrzeby renderowania tych filmów, przedstawiam Wam różne programy CAD-owskie, więc on ma te parametry, no powiedzmy takie trochę lepsiejsze. Ale już kilkukrotnie wystąpiła sytuacja, że będąc na jakimś wyjeździe, bywały chwile wolnego czasu, które no, mogłem między innymi przeznaczyć na przykład na zapoznanie się z Waszymi mailami bądź jakimiś problemami związanymi z modelowaniem, chociażby właśnie w programie FreeCAD. No jak wiemy, korzystanie z telefonu, o ile pozwoli na jakąś szybką odpowiedź mailową, tak w przypadku dłubania we FreeCADzie no niestety nie pozwoli, więc pomyślałem o zakupie bardzo kompaktowego laptopa, który gdzieś zawsze można w jakiś zakamarek umieścić do transportu, którego w tym konkretnym przypadku przekąt na wynosi 13,3 cala. W takim razie, jak ma się ten plan i historia, którą tutaj teraz przedstawiłem, do programu FreeCAD? Przede wszystkim budżetowo. Jak wiadomo, FreeCAD jest programem darmowym i pozwala na nieograniczone stosowanie na tyle, ile jest w stanie ten program pozwolić. Więc wielce prawdopodobne w takiej sytuacji jest to, że będą takie osoby, które również chciałyby znaleźć budżetowy sprzęt w miarę tani, a może sprzęt też dobry jakościowo, ale z drugiej ręki. I w ten sposób te przemyślenia zamieniłem w czyny, przy czym zdecydowałem się na znalezienie sprzętu właśnie dobrej jakości, ale z drugiej ręki. Czyli udałem się po prostu w poszukiwania laptopa polizingowego. I tutaj właściwie nie ma sensu robić jakiejś wielkiej tajemnicy, co zresztą widać po naklejce na ramce matrycy, której nie odkleiłem. Odwiedziłem stronę internetową firmy AMSO, która no, zajmuje się sprzedażą, krótko mówiąc, polizingowego sprzętu komputerowego, w tym między innymi właśnie laptopów. No, nie muszę też ukrywać, że nie jest to moje pierwsze spotkanie z firmą AMSO, ponieważ zamieszkując odległe lata temu miasteczko studenckie AGH, także pozdrawiam wszystkich studentów AGH, jeżeli ktoś mnie tutaj też słucha, właśnie idąc na uczelnię, codziennie z kawiorów przechodziłem obok AMSO, które tam zlokalizowane jest na tym łuku, gdzie przechodzi Czarnowiejska. Także no, kilkukrotnie zdarzyło mi się tamten sklep odwiedzić, a że do tej pory zawsze byłem zadowolony z poziomu usług tej firmy, to i teraz pomyślałem, że sprawdzę też, co mają w swojej ofercie i w ten sposób właśnie znalazłem widocznego na tych zdjęciach Lenovo X390, który jest laptopem serii biznesowej. Także tutaj, jeżeli chodzi o jakość, już właściwie po dotyku całej tej obudowy widzimy, że jednak no, mamy ciekawy produkt w rękach. I teraz przy okazji na stronie właśnie AMSO pokażę, w jaki sposób tego laptopa szukałem. No i mniej więcej pokażę Wam, jakie parametry on ma. I w ten sposób będziecie wiedzieć, z czym teraz będziemy na moim kanale pracować, jeżeli chodzi o program FreeCAD. Więc jesteśmy już w tym momencie na stronie firmy AMSO. I generalnie, jeżeli chodzi o laptopy polizingowe, wszedłem sobie na zakładkę i bardziej jakby kierowałem się wielkością matrycy. Ponieważ właśnie chciałem coś, co będzie kompaktowe, ale w miarę takie, żeby na krótką chwilę móc coś też gdzieś będąc poza docelowym miejscem nagrywania przygotować na przykład z programu FreeCAD, czy nawet jakieś zadanie dla Was, tak jak to było ostatnio, czy jakiś plan na materiał. I generalnie, jeżeli chodzi o laptopy, czy generalnie jaki sprzęt możecie tutaj znaleźć, on jest posegregowany, podzielony na pewne klasy. Klasa A jest to klasa najwyższa, czyli sprzęt, który nosi, że tak powiem, no, najmniejsze ślady użytkowania. One są naprawdę minimalistyczne, jak w tym przypadku. Nie ma ryzyka tutaj uszkodzeń. Natomiast w pozostałych klasach zwykle jest tak, że jak sobie klikniecie ten sprzęt, to jest napisane, jakich wad można się spodziewać. Także oczywiście są też tutaj inne klasy. Klasa A to jest ta najwyższa i taką klasę poszukiwałem. Następnie rozpocząłem od wybrania,
jakiej mniej więcej klasy chcę mieć procesor. I stwierdziłem, żeby pogodzić tutaj obsługę FreeCAD'a razem ze streamem być może na YouTubie, z nagrywaniem właśnie z poziomu tego laptopa, to stwierdziłem, że i5 powinna być takim akurat w tym przypadku minimalnym rozwiązaniem, ze względu na to, że dzielę się z wami też tymi materiałami. Następnie generacja procesora. Tutaj akurat nie szedłem bardzo wysoką generację, powiedzmy 10, ponieważ chciałem również tutaj jakby rozwiązania bardziej budżetowe sprawdzić. 10 oczywiście wiązałaby się z nieco wyższym kosztem, dlatego poszedłem w 8 klasę, stwierdząc, że to będzie sprzęt, powiedzmy na dzień dzisiejszy z 23 roku, około powiedzmy 4 lat ta generacja, więc to jest na ten moment akurat w moim przypadku, na moje jakby wyczucie wystarczające i nie powinno być tutaj problemu. Jeżeli chodzi o liczbę rdzeni, tutaj nie mamy nic więcej do wyboru, więc zostawiam niezaznaczone. Pamięć RAM. I teraz właśnie, tutaj może być sprawa krytyczna. Natomiast tak, FreeCAD nie jest bardzo zasobnożerny, tym bardziej biorąc pod uwagę sprawy stricte hobbystyczne, proste projekty, to też nie łudźmy się, nie będziemy tutaj tworzyć bardzo rozbudowanych złożeń. Póki co na dzień dzisiejszy FreeCAD i tak, żeby robić złożenia, musi korzystać z dodatku samodzielnie w tej wersji, czyli 0.21.1, jeszcze złożeń wykonywać nie umożliwia. Także no, też no, umówmy się, że te projekty nie będą bardzo skomplikowane, więc może nie ma co bardzo, że tak powiem, szukać problemu, jeżeli nie będziemy mieli powiedzmy tych 16 giga RAM, a znajdziemy 8 giga pamięci RAM. Zresztą popatrzymy na podgląd, jak to mniej więcej wygląda to zużycie na takim przykładzie, jaki tu mamy na szybko, a potem oczywiście w przyszłości. Więc nic nie zaznaczam. Następnie typ pamięci zostawiam tak, jak to jest. Dysk. I teraz sprawa dysku. Również tutaj nie zaznaczałem nic, ponieważ gdybym nawet znalazł interesujący sprzęt, a pojemność albo rodzaj dysku by mi nie odpowiadał, nie ma problemu, żeby ten dysk sobie po prostu wymienić na taki, jaki się potrzebuje, a ten dysk, który jest, i tak się nie zmarnuje, bo czy to sobie go pozostawić na jakiś backup, na magazyn danych, na punkty przywracania, punkty prawda, archiwizacyjne, nie ma z tym problemu, dyski zawsze się przydadzą, więc to jest do ogarnięcia. System operacyjny i tutaj również nic nie zaznaczam. Dlaczego? Ponieważ FreeCAD jest programem open source'owym, tak samo wszystkie programy, z którymi wspomagam się tworząc kanał, są programami open source'owymi, jeżeli chodzi o te podstawowe oczywiście programy. Dlatego nawet gdybym znalazł tutaj laptop, który na przykład nie ma zainstalowanego systemu albo ma zainstalowanego jakiegoś Linuxa, dla mnie to nie jest problem, bo i tak z tego Linuxa mógłbym korzystać, to znaczy mógłbym tutaj na przykład wrzucić Debiana i z tego Debiana również te filmy nagrywać. Natomiast akurat tutaj mam Windowsa 11 i to będzie ta różnica, że na komputerze stacjonarnym mam Windowsa 10, tutaj mam Windowsa 11, więc i tak bez problemu będziecie widzieć, na którym komputerze nagrywałem film, bo od tej pory po prostu będziecie widzieć to po układzie menu, po sposobie wyświetlania programu praktycznie wszystkiego. Dlatego tutaj nic nie zaznaczam. Oczywiście każdy z Was może sobie, poszukując takiego sprzętu, zaznaczyć dowolny wariant systemu. No i oczywiście przekąt na akurat 13 cala stwierdziłem, że na moje potrzeby to jest to, co mnie najbardziej interesuje. No i idąc dalej, oczywiście rozdzielczość, no i tutaj oczywiście Full HD, tak żebym nie musiał bawić się w skalowanie podczas nagrywania czy streamowania, tak żeby tej karty graficznej, która tutaj jest zintegrowana, dodatkowo nie męczyć, no bo akurat właśnie do tego tutaj nawiązuje, że karta graficzna jest zintegrowana, zresztą jak sobie przejdziemy do menedżera zadań do wydajności, to zobaczymy, że mamy tutaj procesor graficzny Intel UHD Graphics 620, który niejako właśnie wtedy z 8 generacją procesorów Intel Core był, że tak powiem, wypuszczony. No i mniej więcej widzicie, ile grafiki jest zużywane w tym momencie na nagrywanie tego odcinka. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, do tego sobie na spokojnie dojdziemy. Ekran dotykowy? Absolutnie nie. W moim przypadku oczywiście, jak ktoś potrzebuje, to nie ma sprawy. Nie potrzebuję ja ekranu dotykowego dlatego, że po pierwsze zaraz bym, że tak powiem, paluchami ten ekran ładnie upiększył i spędzałbym więcej czasu na czyszczeniu tego ekranu niż na korzystaniu z tego laptopa, także absolutnie
absolutnie nie chcę. Dalej nie zaznaczam już tutaj więcej nic, ponieważ reszta, że tak powiem, wszystko wyjdzie w praniu. No i teraz mniej więcej pojawiła się lista laptopów w klasie A, które mają przypisane po kolei cenie. Mogę sobie je ustawić na przykład po cenie rosnącą, no i w ten sposób sobie obserwowałem, co by mnie interesowało tak, żeby oprócz właśnie możliwości pokazania, jak ten Frika tutaj działa, mógłbym też ten kanał prowadzić w postaci streamów i w postaci właśnie nagrywania tego, co robię. Więc tutaj, że tak powiem, potrzebuję deczko wyższych danych. No i w ten sposób doszedłem właśnie do Lenovo ThinkPad X390, który występuje akurat w tym momencie, jak widzimy, w dwóch wersjach. Ja mam wersję z Windowsem 11 Home, więc tak to jest akurat w tym przypadku. I teraz generalnie dokładne dane, i tutaj mamy troszeczkę więcej napisane, czyli mamy tutaj do czynienia z Ultrabookiem, bardzo poręczny, zgrabny, kompaktowy, no i mamy tutaj dane na temat procesora Intel Core i5. Skopiuję sobie teraz to, co tutaj mamy, wklepię sobie do przeglądarki i wejdziemy sobie na stronę Intela, gdzie będziemy mieli troszeczkę więcej informacji na jego temat. Mam cztery podstawowe rdzenie, które dzieli się na 8 wątków. Podstawowa częstotliwość taktowania 1,6 GHz, w turbo dostajemy 4,1 GHz. Jak sobie przejdziemy na CPU, no to widzimy właśnie te dane 1,6. Szybkość podstawowa akurat tu jest w ten sposób ustawiona 1,9 GHz. No i widzimy, że jeżeli chodzi o szybkość, no to akurat tutaj w trakcie nagrywania jakoś nie jest widać bardzo na ten moment pożerana ta zdolność procesora do obliczeń, także śmiało jeszcze tutaj ma spory zapas. Inaczej oczywiście wygląda to w przypadku pamięci, ale tutaj zwróćmy uwagę na to, że w procesach mamy aktualnie przeglądarkę, która zżera w tym momencie najwięcej nam pamięci, prawie 1 giga. Więc dodajmy sobie program, dodajmy sobie jeszcze pozostałe informacje, które tutaj są, więc się uzbiera. Jak sobie włączymy przeglądarkę, mamy prawie giga ekstra na FreeCAD'a, który w tym momencie zajmuje raptem 106 mega. Więc widzicie, że tutaj śmiało można w programie walczyć, a tu na podglądzie widzicie, co będzie pokazane. I teraz tak, mamy tu troszkę cyferek, jeżeli chodzi o jego dane, natomiast widzimy właśnie datę, kiedy został wprowadzony na rynek, drugi kwartał 2019 roku, oczywiście już nie sprodukowany, więc mamy do czynienia z czteroletnią jednostką, jeżeli chodzi o procesor, natomiast po aktualizacji BIOS-u tego laptopa, czy tam UEFI, no to mogłem zaobserwować, że ostatnia aktualizacja nastąpiła w 2021 roku, czyli 2 lata temu, więc mamy tak naprawdę dosyć świeży sprzęt, no, w dobrej cenie tak naprawdę. I teraz co się dzieje tutaj dalej? Aha, mam dla Was ciekawostkę. Czy zwracaliście kiedyś uwagę, co symbolizują literki, które mamy na końcu oznaczenia procesora? Bo ile po tych oznaczeniach, to co serie, co nowe aktualizacje, Intel sobie tam inaczej to wszystko numeruje i nie zawsze jest się na początek łatwo połapać. Tak, w przypadku tych oznaczeń dowiemy się o procesorze co innego. I troszeczkę inaczej dzielą się te oznaczenia w przypadku procesorów desktopowych, a troszeczkę inaczej w przypadku procesorów laptopowych czy też mobilnych. I teraz, jeżeli chodzi o oznaczenie, jakie mamy, zacznę od tych najwyższych, czyli procesorów najbardziej wydajniejszych. Mamy tak, HX, następnie HK, potem H, literka P, literka U, jak w tym przypadku, oraz literka Y. Jeszcze są tam kilka pozostałych, ale to już, że tak powiem, sam się za bardzo w tym nie potrafi odnaleźć, więc ktoś wedle zainteresowania będzie mógł to sprawdzić. Generalnie literki HX są to najbardziej wydajne procesory, które mają wszystkie mnożniki, zegary odblokowane, można je tam podkręcać, tuningować, stosowane w bardzo wydajnych, czy to stacjach obliczeniowych, czy centrach obliczeniowych, gdzie naprawdę z tych laptopów można tam siódme poty wyciskać. Następnie mamy HK, czyli bardziej, powiedzmy, laptopy gamingowe, gdzie również zegary są odblokowane, ale już nie w takim stopniu jak w przypadku procesorów HX. Potem mamy literki H, gdzie już mnożnik, co prawda, procesora jest zablokowany. Mniej więcej procesory serii H, czy też oznaczone tym symbolem H, oznaczają się dosyć wysokim taką ilością wydzielanego ciepła, która jest określana przy procesorze pod takim oznaczeniem TDP, czyli Thermal Design Power. Tutaj akurat nie chodzi o to, ile ten procesor przy danym obciążeniu będzie nam zżerał prądu, tak wprost przeliczając na miernik, tylko bardziej ile wydziela nam ciepła. Jest to tak troszeczkę inaczej należy to traktować. I
też warto zwrócić uwagę, że troszeczkę w ten parametr inaczej celuje Intel, a inaczej AMD, więc AMD ma jeszcze swój inny parametr, który określa wydajność procesora, wydajność cieplną procesora, powiedzmy, więc tutaj jest taka jeszcze mała dygresja, ale to lepiej sobie na własne, ewentualnie własne ciekawości, jeżeli kogoś to interesuje, sprawdzić, jak to się z tym ma. Natomiast generalnie chodzi o to, jak musi być zaprojektowany układ ciepła, żeby to generowane ciepło z procesora skutecznie odprowadzić. Mniej więcej mówi nam o tym, ile faktycznie z tego procesora jesteśmy w stanie wyciągnąć i jaką mocą się charakteryzuje. No i teraz w przypadku procesorów z literką P, no to już są generalnie zastosowania takie kompaktowe, mobilne, typowe laptopy, no to tam będziemy mieli to TDP na poziomie około 30 W, oczywiście w przypadku tego H tam było około 45-50 W, więc jest już taka grzałeczka, więc ten laptop już potrzebuje dobrych wentylatorów. No i teraz mamy kolejne otoczenie, czyli z literką U, jak w moim przypadku, czyli to tak jak często spotykamy określenia, że są to procesory niskonapięciowe, procesory energooszczędne. Tutaj ten parametr TDP gdzieś na poziomie no tak 25, 15, 9 W, w zależności w jakim trybie taktowanie jest procesor. No i na końcu mamy to oznaczenie Y. Oczywiście nie jest to ostatnie oznaczenie, ale to jedno z takich, których możemy łatwo określić. To są już takie laptopy ultra energooszczędne, gdzie tamten parametr TDP jest na poziomie około 5 W, więc też musimy zdawać sobie sprawę, że w takim przypadku mamy wolniejsze pamięci, wolniejsze układy graficzne o niższej częstotliwości w przypadku układów zintegrowanych. No i generalnie te zegary będą troszeczkę niższe, aczkolwiek jak gdzieś tam będziemy bardziej szukać specjalnych rozwiązań, oczywiście Intel nas zaskoczy, gdzie nagle procesor z takim zegarem jest gdzieś tam w turbo ciekawie podkręcone, oczywiście będzie się to wiązało z ceną i tak dalej. No i teraz pamięć RAM 8 giga. Wystarczy czy nie wystarczy? No teraz zobaczcie, sprawa wygląda tak, że w tym moim przypadku mamy w trakcie nagrywania, w trakcie przeglądarki, która ma prawie giga zajętego RAMu, pozostałe programy mam na poziomie 6 giga z 8 dostępnych, gdzie pamiętajmy o tym, że część tej pamięci idzie na kartę graficzną zintegrowaną UHD 620. Więc tak to wygląda w ten sposób. No, moim zdaniem jest ok. Mam 2 giga jeszcze do dostępnej pamięci. Mam model, który jestem w stanie, prawda, płynnie sobie w tym momencie obracać. Nie ma tutaj żadnego problemu. To jest gotowe sprzęgło rozłączne pobrane z katalogu Traceparts, także akurat to jest tak na szybko przygotowane. Ale oczywiście będziemy robić tutaj indywidualne modele, więc wtedy zobaczymy, jak sobie ten laptop będzie radził, więc śmiało, jak sobie wyłączę przeglądarkę, to jest jeszcze dużo miejsca do tego, żeby tutaj szaleć. I nawet jeżeli sobie w trakcie streamu odpalę przeglądarkę, to i tak się wyrobię. Także tutaj nie ma absolutnie problemu, żeby płynnie we FreeCAD-zie przy takiej jednostce pracować i myślę, że uda mi się to udowodnić w kolejnych materiałach. Mam 240 GB SSD, mamy tutaj dysk Samsunga, akurat tutaj nie wnikałem, jeżeli chodzi o dyski, to tutaj się za bardzo nie jestem w stanie nic wypowiedzieć. Dwa porty USB 3.0, mało czy nie mało? Oczywiście, no jeżeli chcemy dużo peryferii podpiąć, przydałby się jakiś hub USB. Można korzystać ze złącza Thunderbolt albo skorzystać sobie ze stacji dokującej. Natomiast w moim przypadku nie mam ani rozdzielacza, ani nie mam stacji dokującej. Natomiast tak, myszkę mam podpiętą przez Bluetooth, mikrofon pod jeden port USB, a manipulator 3D Connection w wersji bezprzewodowej pod drugi port USB i w ten sposób wszystko mam, że tak powiem, ustawione, bo też chcę właśnie przypomnieć, że manipulatory 3D firmy Connection ze FreeCAD-em tutaj współpracująco, zresztą z moich filmów znacie. I zintegrowana karta graficzna na pokładzie, także tutaj w przypadku FreeCAD-a nie ma konieczności specjalnego, dedykowanego układu, nie mówmy tutaj nawet o układach graficznych z serii Quadro, naprawdę zwykła, zintegrowana karta graficzna do prostych projektów we FreeCAD-zie jest wystarczająca, nic nam więcej do szczęścia tutaj nie trzeba. Złącza USB-C, HDMI i tak dalej, tutaj jeszcze to, co nie jest zawarte, złącza Thunderbolt w wersji trzeciej, więc właśnie pod stację dokującą, dzięki której na przykład możemy sobie wyprowadzić zewnętrzne monitory, bo zobaczcie, że ten układ graficzny, którym tutaj dysponuję, czyli tutaj mamy GPU,
pozwala obsłużyć trzy monitory, trzy ekrany. Więc w ten sposób śmiało można sobie pomocnicze monitory dodać i ich używać. I mam zamiar z tego korzystać. Full HD matryca, brak ekranu dotykowego, typ matrycy matowy może się przydać i kwestia jeszcze układu klawiatury. Akurat w tym egzemplarzu, który mam, mimo że na zdjęciach widzieliście polski układ klawiatury, domyślnie to nie był polski układ klawiatury. Laptop pracował gdzieś, patrząc z naszej strony, za zachodnią granicą, ale uwaga, firma AMSO również umożliwia, czy też taką usługę jest w stanie dla nas wykonać w postaci przedruku klawiatury zamiast stosowania naklejek. Jest to przedruk laserowy. Tak jak w tym przypadku, praktycznie nie widać, że tutaj jest nieoryginalna klawiatura. To znaczy oryginalna klawiatura, tylko przedrukowana laserowo. W opisie pod filmem zostawię Wam link, byście mogli zobaczyć, w jaki sposób ten proces się odbywa. I wtedy tak naprawdę jest fajna sprawa. Nie trzeba się bawić w żadne naklejki i mamy układ klawiszy, który jest zgodny z naszym układem, którego używamy w Polsce. I teraz tak, niektórzy użytkownicy Lenovo na początku nie mogą się przyzwyczaić ze zmienionym układem klawiszy funkcyjnych i klawisza Control z lewej strony klawiatury. Myli się to. Już znalazłem, że w BIOSie, w UEFI jest możliwość zamiany tych klawiszy, czyli klawisz FN, który jest skrajny, zachowuje się jak Control, a klawisz Control zachowuje się jak klawisz funkcyjny. Więc też taka sprawa, że można sobie to zmienić. 12 miesięcy jeszcze gwarancji, klasa A, więc tak to mniej więcej tutaj pokrótce wygląda. No i cóż więcej mogę tutaj jeszcze dodać, tyle jeżeli chodzi o tą konfigurację. Jakość jest naprawdę, jeżeli chodzi o użycie tego laptopa, praktycznie te ślady są minimalne, w żaden sposób to, co tutaj widać, nie przeszkadza do żadnej pracy, w sensie nawet patrząc na niego tutaj ciężko do czegokolwiek się przyczepić. I jeszcze co uwaga, jeżeli chodzi o system operacyjny Windows, który tutaj jest dołączony, razem z zakupem laptopa z Windowsem otrzymujemy formalny dokument potwierdzający legalność systemu, więc również w tym temacie jest sprawa tutaj, o to jest sprawa zadbana. No i myślę tyle, tak pokrótce, jeżeli chodzi o tę kwestię. Będziemy także tutaj mieli mieszane nagrania, troszeczkę teraz również z tego laptopa. Dzięki temu będziemy sprawdzać, jeżeli na przykład ktoś chciałby przetestować jakiś swój plik albo z GrabCada, coś domyślnego, żeby załadować to do FreeCAD'a i zobaczyć, jak to działa, proszę przesłać do mnie na maila. Mail jest dostępny w zakładce informacja na kanale. I wtedy śmiało mogę Wam to pokazać, jak to działa, czy działa, ile pamięci zajmuje. Nie ma z tym żadnego problemu. Myślę, że takie rozwiązania mogą się przydać nie tylko osobom, które szukają budżetowego sprzętu do hobbystycznych zastosowań. Również na przykład jest to, można się tutaj zwrócić w stronę studentów, którzy być może na początku swojej studenckiej, powiedzmy, kariery, gdzie wiadomo, jak jest ze środkami, poszukują tańszych sprzętów. Warto się tym naprawdę zainteresować. Już nie jeden raz mam do czynienia ze sprzętem polizingowym. Do tej pory jeszcze nigdy się na tym nie zawiodłem. Mam nadzieję, że również będzie tak w tym przypadku. I tym optymistycznym akcentem kończę na ten dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu.